Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamyk i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj czarny draft. Lachu powyzywał nas, że tak powiem, do czarnego draftu i czas go zrobić. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Musimy wybierać tylko informów, ale zanim do tego przejdziemy, przypominam Wam, że w ten weekend ruszamy. Już akcja wystartowała, live charytatywny, więc Jacob już streamuje. Sprawdźcie na hitboxie stream Jacoba. Już zebraliśmy ponad 5000 zł, także mega, mega dużo, a jeszcze tyle przed nami, także wbijajcie tam. A ja dla Was dzisiaj mam czarny draft, także przejdźmy do wyboru formacji na początek, a później będziemy wybierać informy, tylko i wyłącznie informy. Jaką by tu formacją sobie zagrać? Zagrajmy sobie 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem. No i zobaczmy, co mamy w pierwszym. Mamy do wyboru Ronaldo, Neymara lub Higuaina. No tutaj chyba inform Ronaldo będzie najlepszym wyborem. Sprawdźmy, kogo będziemy mieli na napadzie. Mamy tylu do wyboru. Myślę, że tutaj nawet jeżeli chodzi o piłkarzy, to nie ma zbyt dobrze, ale Aduriz jest w informie i będzie dobre połączenie z Ronaldo, więc wybieram go na prawe skrzydło. Będzie inform, jest inform dwóch. Mamy Mkhitaryana i Hulka. Wezmę Hulka, myślę, że jest o wiele lepszy od Mkhitaryana. Nie będzie też, no, Hulk, chociaż kurde ta liga. Dobra, biorę Hulka. Nawet bez grania myślę, że będzie dobrze. Czy mamy na SP jakiegoś informa? Mamy Andrę. No i dobra, będzie połączenie nawet z Ronaldo. Druga strona, kolejny SP. No tutaj niestety nie mamy, więc wybieramy pierwszego lepszego. Na SPD mamy Krychowiaka. I on jest nawet najlepszym informem. I najlepiej będzie mi się tutaj wydawało pasował, bo może być jeszcze więcej piłkarzy. Oj, Gaja, dobrze. Mamy kolejny, kurde, ta hiszpańska dobrze się układa. Także mam nadzieję, że... O, szukała. Szukała. No proszę. Okej. No dobra, niech będzie szukała. Drugi SO. Mamy do wyboru Murillo albo Maroch. Także Murillo wybieramy, jest lepszym piłkarzem. Na prawą obronę mamy Korba albo Gintera. No i wybiorę tutaj... Korba, wybiorę Korba. No i oby bramkarz był inform. Jest. Dobra, Mandanda, Farman albo Enyama. Zobaczmy z wybranym. Tutaj nie. Mandanda też nie, ale myślę, że Mandanda pójdzie na bramkę. Dobra, szukamy kolejnych informów. Tutaj mamy do wyboru znowu bramkarzy. Mamy Trapa. I mamy, Trap też jest takim samym bramkarzem, weźmiemy Kameniego w razie gdyby więcej SO trafiło nam się właśnie z BBVA, ale nie wygląda na to, niestety nie wygląda na to. Mamy Mendiego i mamy Wendta, wezmę sobie Mendiego. Na razie dużo informów, dużo ich jest. Kagawa, mamy Kagawę, dobrze, Kagawa będzie chyba spoko. Mehrez, wezmę Kagawę. Może gdzieś tam go wpasujemy. Mamy Naismitha i Topala. Weźmiemy sobie Topala na SPD, zobaczymy. Tutaj mamy Insigne, kurde, Insigne będzie dobry, będzie na zmiany na przykład za Aduriza. Tutaj niestety nie wybieramy nikogo, ale lecimy dalej i mamy Bruno albo De Jonga i Bruno. No, to jest chyba jedyny słuszny wybór tutaj. Dalej mamy Kajta, tak jakoś się wymawia, tutaj nie mamy nikogo, ale mnóstwo tych informów wysypało, tutaj niestety też nie, więc bierzemy pierwszego lepszego i ostatnie mamy do wyboru Bonaventura, bo Fischera i ja wezmę, ten ma 3 na 3, a ten ma 4 na 3, a weźmy Bonaventurę. Dobra, teraz małe zmiany, co najgorsze, znaczy najgorsze, czy ja wiem, czy takie najgorsze, weźmy sobie Mendiego tutaj. Zgranie wzrośnie. Weźmiemy sobie, potrzebujemy SP, weźmiemy tutaj. Będzie zgranie z prawym obrońcą. Weźmiemy sobie tego tutaj i 15 zgrania już tam wzrośnie. Zobaczcie, jak wszystko się teraz ładnie połączyło. Czy możemy jeszcze coś ciekawego zrobić, jeżeli chodzi o zmiany? Chyba nie. Chyba ten skład wygląda i tak nawet nieźle. 73 zgrania mam w tym momencie. Dam sobie wszystkich informów na ławkę. No i zobaczymy, jak tym czarnym draftem będzie mi się grało. No skład wyszedł naprawdę, powiem Wam, dobrym mi się wydaje. Tutaj jeżeli to zmienię, to nic nie da.
No tutaj niewiele więcej da się zmienić, tak? Możemy później właśnie Bonaventurę wprowadzić do gry, Insigne na pewno spróbujemy w grze. Także Aduris ma 3 gwiazdki na 3, Ronaldo oczywiście 4 na 5, no i tutaj Hulk ma 4 sztuczek, także może coś z tego wyjść. Gramy, jeszcze tylko wybierzmy sobie, no w informie Van Hala może być Van Hal, też mogłem innego wybrać. No i tak podsumowanie składu wygląda, a my przechodzimy i szukamy pierwszego meczu dzisiaj. Czarny skład, lecimy. No i ruszamy z pierwszym meczem w drafcie, aż mi się ciepło zrobiło. Zobaczymy, jaki on ma tu skład. Lewandowski, Hero, Rojsik, Szyrle, Douglas Costa, no niezły ma skład, naprawdę fajnie mu się to ułożyło, ale my mamy czarny draft. Jak nam pójdzie, zobaczymy. Hulk przejął piłkę, teraz to może być dobra kontra. Hulk biegnie, ile sił w nogach, jeszcze jest Ronaldo, podanie do Ronaldo, Ronaldo schodzi do środka, Ronaldo, Czy ja mam jakieś manualne? Nie, to będzie rzut rożny. Dobra, już chciałem się dziwić, chciałem krzyczeć. Zagramy na blisko do Kagały. Kagała, ruletka. Kagała, lewa noga, Kagała, między trzech, między cztery. Aha, muszę mieć manualne. To jest niemożliwe, że ja mam niemanualne. Tak, ja mam manualne. Retard alert! Retard alert class! Dobra, przywróć domyślne, tak jest. Jeszcze Ronaldo przy piłce. Ronaldo. Cały czas Ronaldo przy piłce. Ronaldo, mama do mnie dzwoni, ale Ronaldo strzelał, to było ważniejsze. Muszę teraz przerwać i odebrać piłkę. Bo tak. Bruno przy piłce. Bruno. Jest Aduris, strzał i broni bramkarz. Ależ to. Kurde, szkoda, że na wślizgu mógł chyba to lepiej zrobić, no ale dobra, no w sumie strzał nie najgorszy, będzie rzut rożny, poszukamy dośrodkowania i kogoś tam w środku wybija bramkarz. Bruno przy piłce, Bruno, cały czas Bruno, lewa noga, Bruno, broni bramkarz do mizgówki, jeszcze strzał, jakiś jest gol, bramkarz tego nie obronił, 1-0, kto to strzelił, nawet nie wiem. Ale to się nie liczy. Chyba Krychowiak, z tego co widziałem. Możliwe, że był to Krycha. Grzegorz Krychowiak chyba to wpakował. Zaraz zobaczymy. Dla potwierdzenia, tak jest. Polska siła. Polish power. 1-0. Ależ ładnie tutaj Hulk się pokazał. Hulk, lewa noga. Hulk! No nie! Nie wierzę, że bramkarz to obronił. To powinien być gol. Jeszcze przejęcie Krychowiaka, ale fauluje. Polak. Dobrze, Bruno. Bruno z daleka. Obok bramki, ale taki strzał kąśliwy. Ładne przejęcie Shinji Kagała. Kagała do Aduriza. Aduriz do Ronaldo. Nie wiem czemu tutaj zagranie, no ale dobra. Cristiano Ronaldo schodzi do środka. Cristiano Ronaldo! No i blokuje przeciwnik, nie wierzę. Ależ dobrze, teraz do piłka do Cristiano Ronaldo. Co zrobi Portugalczyk Cristiano? Piłka zablokowana po raz kolejny. Koniec pierwszej połowy, wygrywamy 1-0, chociaż wydawało mi się, że tych bramek mogło być więcej. Zobaczcie, 60-40 posiadania, 10 strzałów, 7 celnych, niestety tylko jedna bramka. Dobrze, że jego jeden strzał nie zakończył się w bramce. No nie! Strzał po rzucie rożnym i gol. No nie, tak jak mało bramek wpada z rożnego, to oczywiście w tym spotkaniu musiała wpaść kontra mnie, przeciwko mnie. No Mandanda tak wyszedł na wpół i mój obrońca nie dał rady i niestety 1-1. Gaja, podanie do Kagały. Kagała ma piłkę, Kagała! No i po raz kolejny broni przeciwnik obrońcom. No kurde, ile razy można? Aduris przy piłce. Aduris spokojnie do tyłu. Aduris, piłka powrotna. Klepka za Aduris. Czemu ta piłka nie poszła do Aduriza z powrotem? O, fuck. Ronaldo radzi sobie z jednym przeciwnikiem, radzi sobie z drugim przeciwnikiem, wchodzi w pole, karne Cristiano, piłka ściągnięta z nogi, no nie wierzę, jak mało brakuje, no tyle akcji, nic z tego. Koniec tego meczu, nie wierzę, że zremisuję z tym kolesiem 1-1, naprawdę, no po prostu szok to jest po tych moich akcjach. No ale dobra, no, trzeba coś zmienić tutaj, zmieńmy tutaj na pewno Aduriza na Insigne. I Bonaventura, nie, na razie nie, niech tak zostanie, na razie niech Insigne zagra z przodu. No nie, nie wierzę, jeżeli on to strzeli, nie, po prostu to jest śmieszne, ta gra jest po prostu przezabawna. Wróciłem, nie grałem z dwa tygodnie, no nie, z tydzień ponad, nie grałem w online.
i po raz pierwszy gram i znowu mam nerwa. Czy ta gra nie jest wspaniała? To się potrafi zdenerwować po tygodniu, kiedy się nim nie grało. No po prostu nie wierzę, że nie potrafię wykorzystać wszystkich żadnej sytuacji, a on wykorzystuje to, co ma. No i tak gra. I gra jeszcze na super defensywnym albo autobusie. I to naprawdę, no jak on wybiegł przed niego, ale piłką minął. No to jest niesamowite. Zobaczcie na to, co on klei za akcję. I po raz kolejny strzał. No nie. To się po prostu nie dzieje. Ja w to po prostu nie wierzę. Przegrałem ten mecz. Wierzcie lub nie, przegrałem ten mecz. To jest chyba drugi draft, który nagrywam od tak sobie na YouTube'a i go przegrywam. Ja nie wiem, co się dzieje. Nie pytajcie mnie. Może jestem aż tak słaby w tą grę. To jest po prostu pokazuje sobie takiego low skilla tutaj, że to jest nic. No po tej drugiej połowie, w pierwszej połowie oddałem 10 strzałów, a przez resztę meczu oddałem tylko 4. Nie wiem, co tam się stało. I czarny draft mój, tak jak robiłem ślepy draft i skończył się chyba też na pierwszej rundzie, tak tutaj też kończy się na pierwszej i ja kompletnie nie czuję się jakbym, nie wiem, grał z... No grałem z... Okej, grałem w tym meczu, ale to co bronił bramkarz to jest po prostu hit. Przepraszam was za to, że tak jest, naprawdę, nie wiem dlaczego tak jest. W pierwszym, patrzcie, nie trafiamy nic. No możecie mi wypisać jakiś inny challenge, może łatwiejszy, nie wiem, może Kamyk weź zrób challenge, wygraj draft chociaż. Jakkolwiek, ja nie wiem naprawdę co się dzieje ze mną i z moim skillowym FIFA skill i w ogóle zero, to nie ma skilla tutaj w łapie. Niestety przegrywam, nie muszę się zastanowić nad swoim zachowaniem, jak ja to robię w ogóle. FIFA się zamuliła troszeczkę. Nie, no po prostu nie wierzę w to, że przegrałem ten mecz. Nie wierzę, że przegrałem ten mecz. No koleś był słabszy, no tyle mogę powiedzieć. Znaczy, no, zawsze się tak mówi, nie? Że ktoś był słabszy. W każdym razie przepraszam was, Kamyk przestał skilla mieć. Jak to się stało? Nie wiem, nie pytajcie. To było na tyle, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do kolejnego drafta, mam nadzieję, że coś pokażę w końcu. Nara.